Małe granty sportowe Marszałka 2020. To już druga edycja konkursu właśnie na małe granty na infrastrukturę sportową. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem konkursu jest poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w regionie i zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców. Do podziału jest 600 tysięcy złotych. Warunki to 50% udziału własnego, no i maksymalny projekt, wartość jego uzyskania dofinansowania to jest 50 tysięcy. Także czy to kwestie lekkoatletyczne, czy kwestie związane z drobną infrastrukturą urbanistyczną mogą być wsparte w regionie, a chodzi nam o zdrowe społeczeństwo, o sport, o zajęcie młodzieży aktywnością sportową. Małe granty na infrastrukturę sportową Zarząd Województwa zaczął realizować w ubiegłym roku. Konkurs cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że ponownie go ogłoszono. Zarząd zachęca do udziału w konkursie samorządy lokalne, którym trudno udźwignąć się zadania inwestycyjne. Konkurs jest przeznaczony dla samorządów gminnych, ale uwaga, nowość, również dla powiatowych. Przypomnijmy, maksymalna wysokość pomocy finansowej na jedno zadanie wynosi 50 tysięcy złotych. Każdy samorząd lokalny może złożyć jeden wniosek i ma na to czas do 30 czerwca.